Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, powiem Wam, jak ustawić moda RCD Tweaker. Za co on odpowiada? No generalnie była taka prośba ze strony widza i widzki. Napisaliście komentarz, także proszę bardzo, dla Was nagrywam ten filmik, a może przy okazji komuś też się przyda. Więc moi drodzy, mod RCD Tweaker oczywiście do pobrania na stronie Nexus Moda. Ja tu nie będę Wam dokładnej instrukcji dawał, jak pobierać mody, bo to wszystko macie na moim kanale, ale w wielkim skrócie po prostu wchodzicie w Files i sobie pobieracie najnowszą wersję. Zawsze tutaj bym polecał pobierać na najnowszą wersję i to, co będę mówił, właśnie dotyczy najnowszej wersji. W tym modzie macie naprawdę sporo rzeczy, które możecie ustawić. Między innymi ten mod ustawia Wam prędkość kasjerów, chociażby prędkość magazynierów, czy prędkość Was samych. Co mam na myśli, mówiąc Was samych? No ja na przykład w tym modzie sobie ustawiłem prędkość mojego chodu, ale ustawiłem to pod odcinki, ponieważ ta prędkość zwykłego poruszania się 4 jest ustawiona domyślnie, była ona za szybko i jeżeli chodziłem między regałami, to Wam, oglądając moje odcinki, często się kręciło w głowie, dlatego ja sobie ustawiłem tą prędkość na przykład na 2, a bieg nadal po wciśnięciu shifta jest dostępny, czyli no to jest taki szczegół, który akurat mi się przydał. Oczywiście prędkość kasjerów, zaraz Wam wszystko pokażę, tam jest bardzo, bardzo dużo opcji. I teraz tak, jeżeli ściągniecie sobie tego moda, to może Wam tak na szybko pokażę, no to musicie oczywiście wejść do katalogu Supermarket Simulatora, żeby tego moda ewentualnie wgrać. Jak to zrobić? No to po prostu klikacie zarządzaj prawym przyciskiem myszy i przeglądaj pliki lokalne. Otworzy Wam się właśnie ten folder z Supermarket Simulatorem. I samego moda, sam plik DLL wrzucacie do folderu ML Loader, tak? Do folderu Mods. Proszę bardzo, tutaj mamy, jak widzicie, RDC Tweaker DLL. To jest ten plik i tutaj go wgrywacie. Natomiast uwaga, 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 bardzo ważne. Musicie być w folderze głównym Supermarket Simulatora, ponieważ pliki konfiguracyjne, czyli te, w których będziemy wszystko ustawiali, znajdują się zupełnie gdzieś indziej, bo też nieraz, drogi widzu, pisałeś w komentarzach, widziałem komentarze, pisaliście, że nie możecie tych plików znaleźć. I oczywiście nie szukajcie ich, tak jak wrzucacie samego moda do folderu ML Loader, tak, do folderu Mods. To rozumiem, pewnie sam tak samo bym zrobił jak Wy i szukałbym plików konfiguracyjnych w folderze User Data. Jak widzicie, tutaj tego pliku nie znajdziecie. Tak samo jeżeli weszliście do folderu Belfinex, to również w konfigu też tego pliku nie znajdziecie. Więc gdzie te pliki się znajdują? Uwaga! Po kolei bardzo wolno będę pokazywał. Macie główny folder Supermarket Simulatora. Tu jeszcze raz powtórzę. Klikacie sobie na Steamie prawym przyciskiem myszy, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. W ten sposób Wam się ten folder otworzy. Najszybsza opcja z opcji. Macie dokładnie wtedy taki sam folder jak mój. Wchodzicie do folderu Supermarket Simulator Data. Tak? Jesteście w tym folderze. I tu będziecie mieli coś takiego jak RDC Data. Dokładnie ten folder. Jeśli... No i wejdziecie do tego folderu, to mamy, jak widzicie, folder RDC Tweaks. Jeżeli nie będziecie mieli tego folderu i nie będziecie mieli tych plików, to są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że powinniście uruchomić grę, żeby te pliki się, że tak powiem, stworzyły, bo tak, często, drogi widzu, droga widzko, jest właśnie tak, że musisz uruchomić grę, żeby mod się załadował, żeby ten plik konfiguracyjny się stworzył. Druga opcja po ściągnięciu, zresztą nawet, moi drodzy, powiem Wam szczerze, że chętnie to sprawdzę, żeby Wam tutaj nie mówić jakiś głupot, więc pobiorę, żeby sprawdzić i pokazać Wam to na 100%. W taki sposób się tego moda oczywiście pobiera, jak ja to w tej chwili robię. No i moi drodzy, kochani, tylko gdzie ja ten folder teraz zgubiłem? Mam nadzieję, że go nie zgubiłem. Rozpakujmy, dobrze, mamy RDC Tweakers, mamy wypakuj pliki. Do folderu zawsze sobie wypakowujemy i zobaczcie, tak to wygląda po wypakowaniu. Jak widzicie, nie będzie folderów konfiguracyjnych, także dobrze myślałem, dobrze kojarzyłem, ale ja nie chciałem, słuchajcie, głupot opowiadać. Więc reasumując, jeżeli tego moda sobie pobierzecie, to ten plik DLL, tak,
ten plik RDC Tweakers sobie wycinacie, czy tam kopiujecie, ja zazwyczaj robię kopiuj w razie W, no chyba, że zostawicie archiwum, wchodzicie do głównego folderu Supermarket Simulatora i ten plik sobie wgrywacie do ML Loader Mods. Proszę bardzo, ja już pobrałem nową wersję, to już może sobie też to przekopiuję. Zmień plik w miejscu docelowym. Jeżeli już macie ten plik, to ściągając update'a, to jest też ważna informacja, jeśli ściągacie nową wersję, czyli update danego moda, musicie zastąpić stary plik. Nic tu nie kombinujecie, starego pliku nie zostawiacie, zastępujecie stary plik. Dobrze. Jeżeli to zrobicie, to proponuję Wam uruchomić, ja to też zrobię, moi drodzy, na sekundkę, uruchomić Supermarket Simulator, tylko po to, żeby on się włączył. Nie musicie stricte gdzieś tam do gry wchodzić. Nie wiadomo, co robić. Chodzi tylko o uruchomienie Supermarket Simulatora. Jak widzicie, coś mi się tu wczytuje dłużej, dlatego że ten mod tworzy w tym czasie te pliki konfiguracyjne. Jeżeli macie wolniejszy komputer, to pewnie będzie to u Was trwało dłużej. Ja tu kliknę jeszcze na chwilę Continue, żeby to się wczytało wszystko na 100%. No tu akurat macie już, bo testy robiłem, macie już niestety siłą rzeczy, moi drodzy, macie spoiler nowej serii, która niebawem się na moim kanale pojawi, którą będę robił na live'ach. Jeszcze raz będę od zera zaczynał. No i wychodzisz. Wychodzisz z tego supermarketu, to się wczytało. Te pliki się utworzyły. I jeżeli właśnie tutaj zrobiłaś to, co Ci pokazuję teraz, że to się wczytało, to szukasz tych plików Supermarket Simulator Data, tak? RDC Data, tak? No i masz RDC Twix. I zobacz, tu masz całą masę różnych plików, więc uwaga. Ja Ci pokażę, który plik za co odpowiada, tak, drogi widzu, dokładnie Ci wytłumaczę i pokażę Ci, co ustawić, jak to ustawić. Wszystkie pliki otwierasz przez notatnik. Ja to robię tak, na przykład RDC Twix Cassier. No to tak jak jest już sama nazwa wskazuje, oczywiście ja tu sobie zawsze odhaczam, tak, i notatnik. Jak sama nazwa wskazuje, ten tutaj plik odpowiada za ustawienie kasjera. I tak, drogi widzu, możesz sobie ustawić przykładowo, nie wiem, Marian. Zamiast kasjer może być to... nie, tutaj nie akurat, czekajcie, tu źle zrobiłem. Tu się zapędziłem. Tutaj, gdzie masz kasjer 1, możesz sobie ustawić na przykład Marian, tylko pamiętaj, żeby tego cudzysłowiu nie usuwać. Marian sobie wpiszesz i będzie twój pierwszy kasjer w komputerze nazywał się Marian. Jeżeli chcesz oczywiście sobie imiona Heniek, jeżeli chcesz sobie oczywiście, drogi widzu, ustawić i imiona naszych kasjerów, nie wiem, Zbyszko, i nie wiem, jakim mógłby być, kurczę, czwarty kasjer. Nie mam teraz pomysłu, na jaki. Staszek niech będzie. Staszek, no. I w ten sposób sobie ustawiasz na przykład nazwy. To taki protip dodatkowy, to nie jest jakby nic istotnego, ale jakby komuś z Was się to przydało, no to pokazuje, że tutaj, gdzie jest name, możesz sobie jak najbardziej imiona kasjerów ustawić. Co jest ważne? Animation speed. Jeśli chodzi o prędkość animacji, ja tego nie zmieniałem. Zostawiłem tak, jak jest. Natomiast teraz uwaga. Kończenie płacenia, tak? Zwróćcie uwagę, że kiedy... Będę starał się Wam tłumaczyć, która z tych opcji za co odpowiada, tak w miarę przekładając to na grę. Więc kończenie płacenia to jest ten moment, kiedy no kasjer skasował klienta, no i klient stoi przy tej kasie. Pewnie niejednokrotnie mieliście sytuację, że dziwiliście się, po co ten klient parę sekund przy tej kasie stoi, zamiast po prostu odchodzić, skoro już zapłacił i wziął towar. No więc to musicie ustawić tutaj. Tylko uwaga, bardzo ważne, ta prędkość, którą tu będziecie teraz ustawiali, jest troszeczkę inaczej zapisywana. Zwróćcie uwagę, że to będzie 0,5. Tu nie będzie 0,5. To jest tak samo, jak się ustawia w cenach. Tutaj kropka robi za przecinek, a przecinek, jak widzicie, macie na końcu akapitu, tak? Także to jest bardzo ważne, żeby tą wartość ustawić. Jeśli dobrze pamiętam, domyślnie ta wartość była ustawiona na 2, czyli ja zrobiłem sobie na pół sekundy. O, jeżeli tu, gdzie jest 0, byście wpisali 1, to jest to 1 sekunda. Ja sobie ustawiłem na pół sekundy, bo jakby uważam, że jest strasznie nierealistyczne to, jeśli ci klienci stoją przy tej kasie i nie wiadomo, na co czekają. Pół sekundy jest ok. Nie ustawiajcie, słuchajcie, na 0, bo ci klienci będą Wam tak dziwnie znikali. Także tu dobierzcie to też sobie sami. Ja proponuję ustawić najmniej
najkrótszy czas, taki jaki ja mam, 0,5, albo nawet ustawić to na 1,0. 1,0 też będzie ok. W każdym razie to jest ta wartość, która odpowiada za to, ile ten klient stoi przy kasie po opłaceniu, tak? Kolejna rzecz. Ile czasu mija pomiędzy skanowaniem, tak? Wszystkiego. No to ja dałem też na pół sekundy. Chodzi o prędkość kasjera. To jest bardzo ważne tutaj. Ile za jeden produkt? Bo to jest najbardziej chyba ważna opcja tak naprawdę. Bo zwróćcie uwagę, że często było tak, że ja stałem na kasie, czy ty, drogi widzu, stoisz na kasie i kasujesz te produkty, jakoś to robisz zwinnie, sprawnie i tak okej. Ale twój kasjer robi to ślamazarnie, w sensie kasuje te produkty tak jakby co dwie sekundy, co sekundę. I ja to sobie ustawiłem na pół sekundy i oznacza to tyle, no że ten kasjer kasuje w takim tempie nie za szybkim, nie za wolnym. No jeśli tu byś ustawiła wartość niższą, no to ten kasjer będzie nierealistycznie kasował. Ja proponuję ci takie opcje 0,5 sekundy. Jest ok, tylko pamiętaj o tej kropce 0,5, tak? To jest dość istotne. I proponuję ci taką opcję tutaj sobie ustawić. Za to wtedy to będzie tak w miarę realistycznie. Jeżeli ustawisz wartość no nierealistyczną, no to już psuje zabawę. To takie jest, wiecie, co z tego, że ten kasjer będzie wam szybko kasował, jak nie wiem, klienci będą wam znikali w powietrzu, czy nie będzie kolejek, no nie będzie to realistyczne. Proponuję ci najmniejszą wartość ustawić taką, jaką mam. Jeżeli według ciebie to będzie po prostu, wejdziesz do gry, w trakcie gry sprawdzisz, jak to działa, no i zobaczysz, że jest to niezbyt realistyczne dla ciebie, chcesz, żeby ta przerwa była dłuższa, no to wtedy ustawisz sobie nie 0,5, tylko na przykład 1,0. Tym proponuję ci się po prostu bawić, tylko pamiętaj o tej kropce. Nie wiem, jak tu byś ustawiła 10, to ta prędkość kasowania może być ogromna. Tylko bardzo ważna rzecz, o której musisz pamiętać, drogi widzu, jest taka, że ustawiasz to tak jak ja, zapisujesz ten plik, tak? Po czym wchodzisz do gry. Jeśli chcesz to zmienić, wchodzisz do gry i widzisz, że ta prędkość nie jest taka, jaką byś sobie życzył czy życzyła, wyjdź z gry, żeby ona się zapisała, ustaw to i wejdź ponownie do gry. Nie będzie to działało w ten sposób, że nie wiem, będziesz w grze, zmienisz i to się zmieni. Nie, nie możesz być w grze, bo te pliki nie będą ponownie wczytane. Te pliki konfiguracyjne muszą się ponownie wczytać, a żeby się wczytały ponownie, ty musisz ponownie wejść do Supermarket Simulatora. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przejrzysty to tłumaczę. No i kolejna rzecz, ile te płacenie trwa. No ja ustawiłem tu akurat 0,4, no bo sama czynność płacenia, no to jest podanie po prostu, tak? Tutaj też było to chyba ustawione na 2 domyślnie i trwało to strasznie długo. Jeśli chodzi o te rzeczy tutaj z kasjerami, jak widzisz, to możesz sobie jedynie zmienić nazwę. Nie polecam ci zmieniać innych rzeczy, bo szczerze, byłoby to oszukiwanie. Rób jak uważasz, nie będę ci mówił od czego, co zależy, bo jestem przeciwnikiem oszukiwania. Ja mam wszystko domyślnie ustawione i u mnie, moi drodzy, nigdy nie dostaniecie porad, jak oszukiwać, bo po pierwsze, psuje to zabawę z gry i kiedyś naprawdę, drogi widzu, docenisz to, że ja tłukę wam cały czas do głowy, grajcie uczciwie, nie dodawajcie sobie kasy, nie róbcie sobie ułatwień, które psują wam zabawę. Bo to, co my tutaj zmieniamy w tym RCD Tweakers, że kasjer pracuje szybciej, jest jakby koniecznością, bo on z natury jakby fabrycznie pracował zbyt wolno. To samo dotyczy się magazynierów. W mojej serii widzicie, jak to działa. Możecie sobie zobaczyć, moi drodzy, odcinki na moim kanale i widzicie, jak to działa. Ale ja nigdy nie ustawię czegoś, co będzie totalnie nierealistyczne. I żeby nie było, nie spinam się z realizmem, że wszystko ma być realistyczne. Mam dużo dystansu i czasem sobie lubię porobić jaja. I może, jeżeli bym nagrywał odcinek dla jaj, to ustawiłbym to, że to oni by szybko pracowali, ale raczej byłby to odcinek na zasadzie humorystycznej niż, wiecie, normalnej rozgrywki, nie? Drugi plik, moi drodzy, bo tych plików, jak widzicie, macie sporo. I każdy plik odpowiada za coś innego. Dlatego ja staram się to dokładnie krok po kroku tłumaczyć. Więc pierwszy plik, który sobie omówiliśmy, to jest RCD Tweak Kasjer. No, czyli kasjer, wiadomo. Drugi plik, customer, no to jak łatwo się domyślić, dotyczy oczywiście klienta. I tutaj nie macie wielkich zmian. Ja generalnie tu chyba nic nie zmieniałem, jeśli dobrze pamiętam. To są prędkości poruszania się naszych klientów.
po sklepie. Szczerze, rób jak uważasz. Jak widzisz, ja mam to domyślnie ustawione. Nic tu nie zmieniałem, bo nie widzę w tym po prostu żadnego sensu. Bo było już by to nierealistycznie, jeśli ci klienci by tobie, nie wiem, po sklepie biegali jak szaleńcy. Byłoby to bez sensu. Kolejny plik. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha, to są... No to są rzeczy, których nie zmienia. I trzeciego pliku w ogóle nie ruszaj, nie ma sensu. Game settings, plik czwarty, czyli ustawienia gry, no to też nie ruszaj, bo moi drodzy, jaki jest sens ustawiać sobie, jeżeli zaczynałbyś nową grę i tu byś, nie wiem, jako jakieś 5 milionów ustawił. No powiedz mi, drogi widzu, jaki to jest sens. Gdzie jest ta cała zabawa z rozwijania sklepu, że ty jakby zaczniesz z dużą ilością kasy? No... Kasa zdobyta w taki sposób, bez żadnego wysiłku, bez żadnej ambicji, bez żadnej pasji, nie daje radości. Więc no to cała jakby gra, całe twoje osiągnięcie max levelu nie będzie nic znaczyło, jeżeli ty sobie tu zmienisz wartość. Ja zastanawiałem się w drugą stronę, powiem wam szczerze. Zastanawiałem się, żeby tu sobie ustawić 10, czyli 10 zł, żeby z taką kwotą zacząć nową serię, kupić tylko jeden produkt, jakim będzie chleb, no i zacząć nową serię po prostu od prawie że zera. No od zera nie jesteśmy w stanie zacząć. Natomiast tak, max ilość produktów na karcie to jest 200, to jest fajna akurat opcja, ale zostaw to, no bo po co ci więcej. Oczywiście mówimy o zamówieniach sklepowych, nie? Mówimy o zamówieniach sklepowych, w których no ty nie masz 10, jeżeli masz domyślnie tu wpisane 10, to jak najbardziej, drogi widzu, sobie zmień, bo to nie uważam, żeby to było oszukiwanie. Mówimy o tym, że idziesz do komputera, składasz zamówienie i tam masz limit tych 10 produktów, które możesz zamówić. To jest totalnie bez sensu. Dobrze, drogi widzu, wiesz o tym, że jeśli ktoś w świecie realnym prowadzi sklep, no i zamawia w hurtowni, no to czy zamówi tych produktów 100, czy 150, czy 200, to mu to przywiozą najwyżej w wielu paczkach, wielu kartonach czy na paletach, ale zamówić można. A wybaczcie, aż się zachłysnąłem z wrażenia, więc wam już wyciszyłem to. Także moi drodzy, ja mam to ustawione na 200 i myślę, że tak jest. Okej, no możesz sobie 500 wpisać, to już jest twoja sprawa. Jakby ja nie widzę sensu wpisywać więcej jak 200, bo to się można już pogubić. Natomiast jeżeli masz pisane 10, to też jest to bez sensu. Czyli ta karta w game settings, maksymalna liczba produktów, no to po prostu odpowiada, ile możesz zamawiać tych produktów z hurtowni, nie? I teraz słuchajcie, tu są takie rzeczy. Ja generalnie ich nie zmieniałem i nie testowałem, poza jedną rzeczą. Player, czyli prędkość poruszania się playera, czyli ciebie. No to jest player, to jesteś ty, tak? Jak widzicie, ja to mam ustawione na 2.0, fabrycznie jest na 4.0. To już jest twoja decyzja. Ja sobie zrobiłem wolniej, ale tak jak mówię, moim powodem zrobienia sobie tego wolniej były odcinki i to, że dużo biegałem między półkami i was to troszkę... Często pisaliście w komentarzach, czy mógłbym tak nie biegać, bo po prostu kręci wam się w głowie i mi też, jeżeli grałem parę godzin i ciągle biegałem, też mi się, widzowie, w głowie kręciło. Więc ja sobie tą prędkość normalnego chodu ustawiłem na 2.0, przy czym moje bieganie, jak widzicie, nadal jest na 6.0, czyli nadal wciskam shift i nadal mogę biegać. Oczywiście możesz to sobie zmienić, ale raczej bym nie polecał. Możesz tutaj z 4.0 ustawić, nie wiem, 6.0, a na bieganiu 12, nie wiem, jakby to działało. Nie testowałem, tylko pytanie, jaki jest sens tak szybko biegać, jak ten sklepik nie jest... Jak ten sklepik nie jest w żaden sposób duży, nie? Jeśli chodzi tutaj o licencję, nie ruszaj, tego nie ma sensu. Po prostu tego nie ruszaj, tak ci powiem, bo jeszcze coś popsujesz i nie warto tego pliku ruszać. Akurat tutaj bym tego nie zmieniał. I nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Nie ma też sensu oszukiwać, gdyby ci, drogi widzu, jakiś głupi pomysł do głowy wpadł, żeby coś tam pozmieniać i poszukiwać. Moje pytanie brzmi, po co? A pytanie numer drugie, jakie bym do ciebie wtedy, drogi widzu, skierował, no to byłoby takie, gdzie są, drogi widzu, twoje ambicje? Gdzie są twoje ambicje? Bo zakładam, że jesteś ambitną osobą, jeśli oglądasz moje filmiki. Chcesz się nauczyć trochę podejścia do biznesu od osoby, która jednak sklep w swoim życiu prowadziła.
I jak widzisz, bardzo szybko się rozwinąłem. Jako jeden z pierwszych osiągnąłem max level, bo większość ludzi nie dotrwało do tego max levelu. Mi się bardzo szybko udało to zrobić i zrobiłem to uczciwie. I zobaczycie na nowej serii, którą dla was nagrywam, że bardzo szybko wbiję ten max level, a będę to robił tylko i wyłącznie na live'ach, tylko i wyłącznie na waszych oczach. Więc każdą złotówkę, z którą będę zaczynał kolejnego live'a, będziecie mogli sobie notować, ile było w porównaniu do zakończenia poprzedniego live'a, a oczywiście zapisy będę zostawiał. Także żeby nie było, że się tutaj wymądrzam, ale zachęcam wam bawić się w rozwijanie biznesu, w swojej kreatywności i nie oszukiwać. Także nie wchodźcie w te zakładki, gdzie by was kusiło oszukiwanie. Zrobisz z tym, co powiedziałem, drogi widzu, droga widzko, co uważasz. To kolejna zakładka, czyli Tweak Penetrali, to są po prostu kary. Jak widzisz, mam to ustawione. Co to oznacza? Że dostajesz karę w postaci punktów, czyli jeżeli za klienta dostajesz karę w postaci punktów, a jeżeli jest źle wydany pieniądz, dostajesz 5 punktów kary. Według mnie to jest fajna opcja. Też moim zdaniem oszukiwanie tutaj nie ma sensu, jeżeli jesteś ambitny, ambitna i taki challenge też podjąć, że na pewno zawsze dobrze wydasz, czy będzie gites, no to możesz i większe kary ustawić, natomiast nie ma sensu na pewno tych kar robić na zero, no bo moje pytanie brzmi, drogi widzu, po co? Po co? Co ci to da? Cała frajda jest w tym, że jak się pomylisz, no to tą karę w punktach sklepu dostaniesz. To są punkty sklepu, nie pieniądze, także zmienili to. I teraz mamy, drodzy moi kochani, RDC Tweak Restocker, no czyli oczywiście naszych magazynierów. No i tak samo, zobaczcie, ja sobie już tutaj nazwy mam poustawiane, bo jakbym wszedł do komputera, to mam nazwy naszych magazynierów. Jest Heniu, Franek, Staszek i Ryszard. Takich mam magazynierów. Ja ustawiłem, to jest istotna rzecz, tylko w każdym tutaj magazynierze, drogi widzu, musisz ustawić to osobno. To znaczy, możesz sobie jednego dać na 1.0, drugiego na 2, trzeciego na 3. Już wam tłumaczę. Tutaj generalnie poza imieniem nic nie zmieniałem. Zmieniłem tylko tą jedną rzecz. Jedyną, tak? Czyli walk speed, czyli prędkość chodzenia. Po prostu u mnie jest to na 5.0 i polecam ci, jak widzisz, jeden ma 5.0, reszta ma 4.0, czyli jeden magazynier chodzi szybciej, cała reszta o jedną prędkość chodzi wolniej. Natomiast te 4.0 wydaje się ok. Domyślnie, uwaga, to jest dość istotne, drogi widzu, domyślnie będziesz miał ustawione tutaj 1.0, czyli ci magazynierzy są troszkę ślamazarni. Według mnie chodzą zbyt wolno, często chodzili wolniej niż nasi klienci w sklepie, to pewnie zauważyłeś lub zauważyłaś, więc myślę, że tutaj nie ma najmniejszego sensu fabrycznie grać z tymi magazynierami w ten sposób. No i ja sobie po prostu to ustawiłem między 4.0 a 5.0. Cała reszta też nie polecam ci ustawić, no bo co ci to, drogi widzu, zmieni, że koszt za zatrudnienia dasz na 0. Chociaż fakt, to akurat jest troszeczkę bez sensu, no bo skoro my pracownikom płacimy, tylko to jest chyba koszt dzienny, też nie jest jednorazowy, bo jednorazowo ci od razu z konta schodzi. Natomiast wiecie co, jak już tak ustawili w grze, ja jakby tego nie zmieniałem, uważam, że tu, no, co ci to też da, że sobie zmienisz poziom sklepu, od którego możesz zatrudnić magazyniera. No, ja będę zaczynał serię, będę wbijał ten 15 level, żeby pierwszego magazyniera zatrudnić. No nie będę, moi drodzy, wiecie, z tego powodu oszukiwał, że od razu mogę magazyniera zatrudnić. Zresztą, no po co? To po co? No i te osobne dwa pliki to w ogóle sobie daruj, według mnie mogłoby ich nie być i tutaj nawet nie będę tego komentował, drogi widzu, wybacz, ale to jest w ogóle bez sensu i tutaj troszeczkę według mnie nieładnie, że zrobili to twórcy moda RCD Tweakers, bo jak sam mod RCD Tweakers jest naprawdę super, to już takie ustawienia, no to jest beznadzieja i ja nie będę komentował. Tobie mogę tylko powiedzieć, nie wchodź tu, jesteś ambitną, fajną, kreatywną osobą, a jesteś, drogi widzu czy droga widzko, bo takich widzów mam, nie wchodź, nie warto. Bo to popsujesz sobie całą rozgrywkę, cały challenge, całą kreatywność, a pamiętaj, że zawsze w jakiś sposób możesz się nauczyć tutaj zarządzania pieniędzmi, co ci się w życiu naprawdę przyda. Uwierz mi, że się przyda. Ja mając pewną wiedzę teraz każdego symulatora, jakiego bym nie dotknął,
wszystko zamieniam w złoto i to bardzo szybko zacznę swoją drogą niedługo. Już dziś będę nagrywał pierwszy odcinek z Hotel Simulatora właśnie. Hotel Business Simulator, tak to się to dokładnie nazywa, i będę tworzył swój hotel znowu od zera do milionera, także nie róbcie takich głupot, nie warto. Dobrze, moi drodzy, no to wytłumaczyłem to najprościej, jak się da, podsumowując, te pliki konfiguracyjne. Jeśli masz plik, masz główny folder Supermarket Simulatora, to musisz wejść Supermarket Simulator Data, RDC Data, tak? I tutaj masz RDC Twix i tu masz te wszystkie pliki konfiguracyjne. Polecam ci, drogi widzu, droga widzko, kasjera, ewentualnie customers, tak, czyli klientów. No i przede wszystkim restockers. Reszta to jest bardziej alternatywna i tak naprawdę do szczęścia ci potrzebna nie jest. Jeszcze zajrzyjmy tutaj na 100%. No tu są te kary, no to bez sensu, moi drodzy, bez sensu. Znaczy te punkty rozwoju, no punkty rozwoju i kary, no ale to bez sensu jest to sobie zmieniać. Te dwa pliki, te trzy, no według mnie tylko wystarczy zmieniać. Także to tyle ode mnie, moi drodzy, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów, dla rozwoju kanału będę bardzo, bardzo wdzięczny. Subika też możesz zostawić. No i trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć.